Dla zainteresowanych losami tej podniesionej rabaty metalowej, oto jak ona tu wygląda. Z końcem czerwca, początkiem lipca, tak wygląda, że bardzo, bardzo, bardzo opadła. Nie wiem, czy już wcześniej wspominałam, że tutaj zadziałały nornice, gryzonie, nie wiem co dokładnie. Sałaty po deszczach trochę się podniosły, wyglądały dużo gorzej, natomiast troszkę przeżyły. Ja im tu korzonki po tych gryzoniach, które spulchniły całą tą ziemię tu, trochę to powciskałam te sałaty, poukładałam korzenie znowu. I one widać się dalej dają sobie radę i nawet nie idą jeszcze w nasiona, w kwiat. Natomiast bardzo, bardzo się obniżył poziom. To było do przewidzenia, nie jestem zdziwiona. Czy właściwie o całą tą tutaj, no nie wiem ile to ma, 12-10 cm, obniżył się poziom. I no, wsadziłam tutaj pomidory, 3, tak na już na następny jakby rzut. Czekam na nasiona rzodkiewki, choć się troszkę widzę, że pożarte są chyba przez jakieś mszyce lub coś. Niewiele strąków jest. No i tak właśnie to wygląda. Jaki jest teraz mój plan? Mój plan jest taki, no dochować tu te pomidory, sałaty jak najdłużej w tym sezonie i na jesień nadbudować tą rabatę kilkoma warstwami, bo no opadła aż za bardzo. Tu nie będę nic siała na przyszły sezon. Natomiast no jest ciepła, jest okej. Właściwie poza tym w czasie suszy no być może trudno, to zresztą w czasie suszy to wszystko jest trudniej utrzymać. Natomiast te sałaty tu, ja już myślałam, że to jest po sałatach, ale widzę, że po tych kilku dniach deszczu one się podniosły, rośliny są wspaniałe i dalej są. Także no jestem zadowolona. Jestem zadowolona do tej pory z tego, natomiast no trzeba zainwestować tu w materię organiczną, bo opada. No i nornice też już się zwiedziały, że to jest i sobie tu pobuszowały trochę. No ale to też jest jakby, nie jest wielkie zaskoczenie. Nie jest aż ona taka wysoka i jakaś taka schowana. Nie ma tam dna przecież, więc gryzonie, nornice też sobie mogły tu przyjść. Jeśli macie jakieś pytania co do tej rabaty, proszę pytajcie, chętnie odpowiem.